zaczęliście, będzie ze sztandarem szkoły. Muszę wam powiedzieć, że sztandar szkoły towarzyszy samym najważniejszym uroczystościom szkolnym. Wniosek z tego, że ta właśnie uroczystość do nich należy. Będzie również przez wasze starsze koleżanki i troszkę też kolegów odśpiewany hymn szkolny. Jeszcze go nie umiecie, ale to tylko kwestia czasu. A teraz piórka pierwszaki, ananasy i bączki. Złapcie się wszyscy za rączki, poślubowania czas bliski.
dobrymi kolegami i koleżankami. Być dobrymi kolegami i koleżankami. Chcemy nauką i zachowaniem. Sprawiać radość rodzicom. Poczet sztandarowy są. Ważne jest teraz, abyście przez wszystkie lata nauki w naszej szkole do tych słów się stosowały. Mam nadzieję, że je zapamiętałyście. Myślę, że w każdej klasie tekst tego ślubowania jeszcze będzie powieszony, żebyście sobie zawsze, kiedy coś was będzie chodzić, żeby zrobić nie tak, jak potrzeba, żeby można było na ten tekst popatrzeć i pomyśleć sobie, przecież ślubowałem, przecież ślubowałam, przecież przyrzekałam. Mam nadzieję, że tak się stanie. Myślę, że czuwał nad wami będzie i w tych wszystkich waszych działaniach pomagał wam będzie, na pewno myślę, jestem o tym przekonana, wielki patron naszej szkoły. Tak się świetnie składa, że ten dzisiejszy dzień, cały ten tydzień jest w sposób szczególny naszemu patronowi poświęcony. Wasi starsi koledzy też chcą was do naszej szkoły jeszcze w sposób szczególny zaprosić. Kochani pierwszoklasiści, w dniu waszego święta samorząd uczniowski także pragnie złożyć wam serdeczne życzenia. Jest to dzień szczególny. Dziś złożyliście ślubowanie i staliście się prawdziwymi uczniami naszej szkoły. Nie tak dawno i my staliśmy tu, w tej sali, z sercem bijącym i radosnym. Czas szybko. Niebawem pożegnamy tę szkołę, ale wy zostaniecie, będziecie osłaniać linię naszej szkoły. Ale dziś życzymy wam, abyście każdy nowy rok szkolny rozpoczynali z zapałem i zdobywali jak najlepsze wyniki. Aby każdy dzień waszej pracy był radosny i szczęśliwy. Przyjmijcie od nas te kolorowe ołówki, abyście mi pięknie pisali. W naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i jednocześnie pasowania na uczniów klas pierwszych. Mamy w naszej szkole 6 klas pierwszych. To razem 128 uczniów. Dużo. Ale ten dzisiejszy dzień jest szczególny dla wszystkich dzieci. Ogromnie się cieszymy, że mogliśmy tę uroczystość zrobić właśnie dzisiaj, 14 października, kiedy jest święto wszystkich nauczycieli, święto pracowników oświaty. Dlatego też, właściwie chyba po raz pierwszy, wszyscy nauczyciele byli na ślubowaniu pierwszaków. Myślę, że pierwszaki zaprezentowały wysoki poziom swoich umiejętności, nabytych pewnie już w przedszkolach, ale jeszcze przećwiczonych, zdobywanych tutaj w naszej szkole. No cóż, jeszcze myślę, że warto powiedzieć także i o tym, że ślubowanie pierwszoklasistów, że Dzień Nauczyciela, że wszystko to razem zbiegło się tak pięknie z kolejnym Dniem Papieskim. Jesteśmy szkołą Jana Pawła II i to dla nas ma ogromne znaczenie. Myślę, że wszystkie te daty są nieprzypadkowe. Naszym pierwszakom oferujemy dużo zajęć pozalekcyjnych już od pierwszej klasy. Oferujemy im naukę pływania. Właściwie każdy pierwszak, który kończy pierwszą klasę, otrzymuje już dyplom Już pływam. To chyba ewenement w skali naszego miasta. Zawdzięczają to dzieci naszym nauczycielom WF-u. Jeśli mogę podać nazwiska, to zasłużonemu niezmiernie panu Grzegorzowi Gołaszewskiemu, który całym sercem taką akcję dla pierwszaków prowadzi. To oczywiście nie jedyne. Nie mamy klas sprofilowanych. Jeśli
bo trudno mówić w pierwszej klasie o jakichkolwiek profilach. Natomiast jest tak, że rodzice podają w ankietach, w diagnozie takich pierwszoklasistów, podają zainteresowania dzieci. I potem staramy się te zainteresowania wykorzystać. Czasami nawet właśnie tak grupować, tak układać klasy, żeby w jednej klasie spotkały się te dzieci, które lubią tańczyć i śpiewać, w innej klasie takie, które interesują się przyrodą, ekologią, jeszcze w innej takie, które lubią rysować. Anna Węczynowska, dyrektor szkoły.